Wojtek Bielecki, blog Bielecki S. Dziś zapraszam Was do degustacji piwa One Wheat z Browaru Reden, które swoją siedzibę ma w Świętochłowicach. Tak prezentuje się buteleczka. Proszę bardzo. Etykieta całkiem sympatyczna, mi się bardzo podoba. Z przodu mamy symbol samego browaru. Coś w stylu jakby w tle płotu z desek i symbolu kłosów pszenicy. Zobaczmy, co jest może na etykiecie, jakie informacje nam producent serwuje. American Wheat, piwo pszeniczne w wersji amerykańskiej, orzeźwiające o lekkiej goryczce i aromacie cytrusów pochodzącym z amerykańskich odmian chmieli. Piwo naturalnie mętne. Skład: woda, drożdże, słody, pszeniczny, plizneński, pale ale oraz karmelowy, chmiele Simcoe, Chinook, Citra i Amarillo. Dodatkową informację IBU 30. Teraz tak powiem Wam, że piwo dosyć długo mnie stało. Można powiedzieć wręcz, że jest rok po czasie jego spożycia. Tak więc zobaczymy, czy będzie jeszcze smakowało tak, jak powinno smakować, jeżeli chodzi o ten styl, bo raczej go nie da się zbyt długo przechowywać. Ale zobaczymy, co to będzie. Wy może tego w butelce tak dokładnie nie widzicie, ale piwo się bardzo ładnie sklarowało. Tutaj troszeczkę się na dole osadu poderwało w czasie tutaj pokazywania Wam butelki. Zobaczmy, co jest, jak to zareagowało wszystko w środku. Zapach całkiem przyjemny już teraz. Kapsulek firmowy z Redena. Szkło również jest firmowe z zestawu, który Wam jeszcze niedawno opisywałem dokładnie w jednym z filmów na YouTubie. No, piwo, powiem Wam, że się nie popsuło. Delikatne. Słodowe, gdzieś tam w tle owocowe, całkiem przyjemnie, lekkie takie słodkawe zapachy. Zobaczmy, jak się prezentuje w szkle. O, bardzo ładnie się pieni. Zobaczcie, gruba czapa piany. O, teraz może dokładnie widać, piwo się bardzo ładnie sklarowało. Piana drobna, dosyć tu, widzicie, się ładnie się trzyma. Te pęcherzyki powoli zamieniają się w troszkę większe. O, tu już z tej strony widać, że są już, zamieniają się w średnie. Bardzo przyjemne, słodowe. Gdzieś w tle trochę cytrusowe. Bardzo dobre. Ani nie skwaśniało, nic. No, całkiem udane przechowanie tego piwa. Powiem Wam, stało cały czas w chłodnym miejscu, w cieniu, bez dostępu światła. Tak więc dlatego pewnie nic mu się nie stało. Lekkie, orzeźwiające. Co jeszcze można powiedzieć? Bardzo przyjemne. Na pewno godne polecenie, jeżeli jest jeszcze na rynku. I paradoksalnie może dosyć długo postać, bo jak sami widzicie, ono jest, no, dobrze rok po terminie, bo termin przydatności miało, jeżeli dobrze pamiętam, do 16 stycznia ubiegłego roku, czyli do 2016, a jesteśmy po 20 stycznia 2017. Tak więc Wasze zdrowie, troszeczkę więcej o piwie na blogu. Już teraz zapraszam Was do poczytania. Zapraszam też do innych recenzji i do innych materiałów. Pozdrawiam, cześć.